Jacek Sokołowski, niektórzy go znają pod pseudonimem Easy Rider, niektórzy Jacek Sokołowski, zawsze jestem ciekaw, jak proporcja tych ludzi wygląda, ale chyba akurat w naszym środowisku akurat Jacek był znany ze swojego prawdziwego nazwiska, ponieważ jest nie tylko adwokatem, wykładowcą akademickim, ale także ekspertem Klubu Jagiellońskiego. Jeden z raportów Jacka dotyczył systemowych zmian dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Raport ten dość nieźle się jakoś w debacie publicznej przebił. No i też współautor, autor tekstów, analiz, które znajdziecie Państwo na stronie Klubu Jagiellońskiego, więc witamy serdecznie Jacka. Krzysztof Mazur, były prezes Klubu Jagiellońskiego, obecnie PKO, filozof, też wykładowca akademicki. Wszystko się zgadza. Nie wszystko. Nie wszystko, no to poprawiam. Muszę sprostować. Tak? Działa? Muszę sprostować, że nie adwokat, tylko radca prawny. Dobrze, to jest już sprostowanie. Jacku, to oczywiście nie będziemy streszczać podczas tej rozmowy całej książki, bo chodzi o to, żeby ludzie kupili, a nie żeby dowiedzieli się podczas półtorej godziny to, co napisałeś na prawie chyba 600 stronach. Ja bym na sam początek. Chociaż gdybyś przeczytał jeden rozdział, to byłoby ciekawe nawet, moglibyśmy posłuchać. Nie, ja bym jednak chciał przyjąć inną konwencję. Jacek, na sam początek ja bym się zapytać o to, bo to jest de facto narracyjna historia III RP i takich publikacji w Polsce mieliśmy kilka. Mieliśmy publikacje chociażby, nie wiem, Roberta Krasowskiego, Antoniego Dudka, Wojciecha Roszkowskiego, no pewnie kilka jeszcze innych pozycji moglibyśmy wymienić. Ja bym chciał Ciebie zapytać na początek, czy Twoją motywacją do tego, żeby tą książkę napisać, była jakaś chęć polemiki z jakąś wizją historii III RP? Jakby, czy było coś takiego, co przeczytałeś, się bardzo wkurzyło i spowodowało, że postanowiłeś napisać alternatywną historię? Czy może motywacje do tego, żeby 600 stron napisać były inne? Wiesz co, nie było na pewno jakiejś motywacji irytacyjnej ani chęci konkurowania z wybitnymi nazwiskami, które tutaj wymieniłeś. Natomiast było przekonanie nieskromne być może, że jednak mogę zaproponować coś trochę innego i trochę w ogóle neguję kwalifikowanie tego jako historię, bo książka najkrócej mówiąc jest w moim przekonaniu o zależnościach pomiędzy społeczeństwem a polityką. To znaczy o tym, jak nasz system polityczny ewoluował, a ewoluował pod wpływem zmian, jakie zachodziły w społeczeństwie. I takiego ujęcia nie było, dlatego że historia polityczna Dudka jest historią polityczną w sensu stricte. Ona się skupia na wydarzeniach, zresztą jest takim obszernym, najobszerniejszym, najbardziej kompetentnym omówieniem przebiegu wydarzeń, ale właściwie bez dociekania, skąd się te wydarzenia wzięły, co na nie wpływało, jakby trochę z pominięciem procesu i z pominięciem zupełnie aspektu jakiegoś kształtowania się wzorców instytucjonalnych w polityce, czy tak tylko właśnie relacyjnie bardzo krótko. No a Krasowski jest pogłębionym opisem wydarzeń, próbą dociekania przyczyn, ale bardziej też wydaje mi się w kategoriach relacji pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami, chociaż tam się już akcenty w poszczególnych częściach rozkładają różnie. No i w moim przekonaniu też tam u Krasowskiego nie wybrzmiało tak wyraźnie, że jednak u podstaw tego wszystkiego, co się działo, leżał proces społeczny, a w moim przekonaniu to on był prymarny. Dzięki Krzysiu, ty jak czytałeś tą książkę, to miałeś takie poczucie, że tam jest jakaś forma polemiki z tymi książkami, które tu czytałeś? Jesteśmy na spotkaniu, które jest promocją książki, więc rozumiem, że to jest trochę w takiej formule benefisu. To pozwólcie, że ja też zacznę od takiej anegdotki, bo wydaje mi się, że ona też pokaże, w jaki sposób ja tą książkę czytałem. Anegdotka jest taka, że ja Jacka zanim poznałem, to poznałem go z tekstów, chociaż pracowaliśmy na jednym wydziale, to właściwie pierwszy mój kontakt z nim był poprzez tekst. To nie moja wina, że się nie pojawiasz na tym wydziale. To nie, to było dużo wcześniej, to ty byłeś raczej w wyjazdach gdzieś w Niemczech i tak dalej. Był 2015 rok i koledzy, którzy byli twoimi studentami, ściągnęli cię na ułamy Jagiellońskiego 24 wówczas i przeczytałem tekst o tym, jak według PiSu następowała w wyobraźni PiSu demitologizacja III RP. I pamiętam, że to było takie doświadczenie, kiedy czytasz tekst i myślisz sobie, kurczę, bystry gość, chciałbyś go spotkać i myślę, że byśmy się łatwo dogadali. Jest coś takiego pod tytułem, nie wiem, jakiś taki, bo to nie chodzi nawet o samą analitykę, która była jak zawsze u ciebie na wysokim poziomie, ale też chodzi o pewnego rodzaju klimat intelektualny, który tam przebijał przez ten tekst. No i to było takie pierwsze moje spotkanie, potem się spotkaliśmy i było okej. Nie było to aż takiej chemii jak po przeczytaniu tego tekstu.
Natomiast druga anegdotka była taka, że... Jesteś pewny, że skończy tą anegdotę. Zostaliśmy przyjaciółmi. Dokładnie, zostaliśmy przyjaciółmi. Natomiast druga anegdotka była taka, że zdarzyło mi się tak w życiu, że miałem nie do końca zaplanowane wakacje. I rzuciłem na Facebooka taką informację, że może ktoś zna jakieś miejsce, w którym można byłoby się spotkać. Rodzinnie, nie wiem, jakaś taka dacza, może jakieś zaprzyjaźniona agroturystyka i tak dalej, i tak dalej. I zgłosił się Jacek. I mieliśmy z Jackiem taką historię, że wylądowaliśmy u niego w, nie będę zdradzał miejsca, w takiej daczy pod słynnym, ale w słynnym miejscu. I to było ciekawe, ponieważ zobaczyłem wtedy Jacka z zupełnie innej strony. Wszyscy, którzy śledzą Easy Ridera, wiedzą o tym, że on ma te swoje różne pasje kajakarsko, przepraszam, prowokacja. Kanu, tak? Bo ty nie jesteś kajakarzem, tylko kanu. Na kajaku też pływam. No. Tak, więc to są takie, to jest jakby zupełnie inna strona, nie znałem, bo wtedy jeszcze Jacek nie był znany na, jako Easy Rider. I to było niesamowite takie doświadczenie, zobaczenie człowieka z zupełnie innej strony, takiego, który zawsze jest cyniczny, ironiczny w tych komentarzach, to jest kurczę po prostu normalnym, ciepłym gościem, który jest w stanie pomóc koledze z wydziału i z klubu jagiellońskiego, bo ten źle zabukował termin na wakacje. I to było naprawdę bardzo interesujące. Jeszcze mieliśmy taką anegdotkę, że Jacek wtedy uruchomiło się u niego takie myślenie w kategoriach: pokażę wam ten dom, bo on jest pełny tajemnic. A ja byłem ze swoimi dziećmi, on był ze swoją córką. I w pewnym momencie nasze dzieci zostały wysłane przez Jacka na taki stary balkon, na którym to balkonie okazało się, że Jacek w tym chacie nie był dość dawno i okazało się, że jest gniazdo szerszeni. I na naszych oczach była taka sytuacja, w której wypchnęliśmy swoje dzieci na balkon, na którym są szerszenia. Skończyło się to wszystko potem wizytą u lokalnej służby w POZ-cie, żeby sprawdzić, czy te szerszenie, które pogryzły nasze dzieci, nie będzie tam jakichś reperkusji. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, najbardziej dzieci, bo tutaj jakby widz polegał na tym, że to taki balkonik ze strychu wychodzący i on był profilaktycznie zamknięty kratą, pod którą była taka szczelina. Zaleciłem dzieciom, że jeżeli chcą obejrzeć widok, to że sobie pod tą kratą przepełzły, stanęły na balkoniku. No i dzieci stoją i patrzą. Ja słyszę jakieś takie brzęczenie i widzę, że po włosach córki Krzyśka chodzi taki okazały szerszeń. Wizję tych dzieci miotających się za kratą, skaczących w dół, prawda? Ale powiedziałem im najbardziej spokojnie, jak tylko mogłem, żeby teraz szybko pod tą kratą z powrotem wracały i one zaczęły wracać, a szerszenie w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale szerszenie są bardzo łagodnymi zwierzętami tak naprawdę. To są duże, silne zwierzęta w swojej skali, w związku z tym się czują bezpiecznie i atakują bardzo rzadko, a jak już atakują, to też atakują przeważnie tak kontrolnie. I one nas tam wszystkich trochę pocięły, tak bez złośliwości właściwie, jak tylko już zniknęliśmy, oddaliśmy się od tej kraty w głąb strychu, to one nas zostawiły. Skończyło się na lodach, więc tak, w ogóle wszyscy byli zadowoleni. Pani lekarka ze wsi na dole powiedziała, że właściwie lody są najlepszym antidotum w tej okolicy stosowanym na ugryzienia szerszeni, więc skończyło się dobrze. I opowiadam dlatego o tym, że to jest jakby takie doświadczenie spotkania człowieka bardzo barwnego na wielu poziomach i potem to na tym profilu widać było zaskakujące dla wszystkich i wszyscy takimi wielkimi oczami, nawet była taka teza, że tego profilu nie może prowadzić jedna osoba, bo nie może być ktoś, kto jest prawnikiem, zajmuje się historią sztuki, pływa na kanu, ma jakieś swoje rozkminy na temat polityki i tak dalej, i tak dalej. To mi się wydaje, że to jest w ogóle bardzo tutaj charakterystyczne, także w tej książce, bo to wbrew pozorom nie chodziło tylko i wyłącznie o benefic, ale chodziło też o pewne wprowadzenie moje, żebyście zobaczyli, z jakiej perspektywy ja tą książkę czytałem. Jak zacząłem tą książkę czytać, wiedząc już, że Jacek jest barwną postacią i wiedząc już, że ma świetne pióro i bardzo, bardzo wyjątkowy analityczny umysł, to rzeczywiście się w tą książkę wciągnąłem i miałem takie doświadczenie, że najlepsze w tej książce są przypisy. Bo te przypisy są tak barwne, jak ta historia, która nam się zdarzyła. To znaczy w tej książce zobaczycie w przypisach historię o tym, że tam, gdzie zostały u Sowy nagrane prominentne figury Platformy Obywatelskiej, to jest właściwie ta sama knajpa, w której przed wojną na Czerniakowie spotykało się element, który został opisany przez Osiecką w jednej z piosenek. No i naprawdę, jak czytałem coś takiego, mając takie poczucie, że generalnie na tą historii najnowszej się trochę się nią interesuje, to po prostu miałem takie poczucie, że to jest, nie wiem, czy ktoś z was pamięta, była taka książka Europa Normana Davisa i tam była taka główna narracja, ale obok tego były takie klepsydry, które były takimi mikrokosmosami, jednostronnickowymi takimi historiami, które jak w pigułce mają coś pokazać. I tutaj w tych przypisach, ja to zresztą sugerowałem, żebyś to wyciągnął na taką równorzędną, powiedzmy, obok takiej głównej narracji, żeby były takie po prostu klepsydry, które po prostu opisywałyby nam nagle takie miejsce z tej perspektywy właśnie tu Osiecka, tu Usowy, tu nagrania, tu to, tu tamto. Nie? I to po prostu jest dużo takich smaczków, no, łącznie z tym, że się dowiecie, w jakiej chacie się urodziła żona Jacka w latach 80., co też ma jakieś uzasadnienie dla tekstu, ale to jest po prostu bardzo ciekawe, w jaki sposób z jednej strony mamy tę główną linię,
a z drugiej strony mamy tego barwnego Jacka, który opowiada przez te przepisy bardzo ciekawe historie i bardzo ciekawe anegdotki. Może zrobię tu pauzę, żeby nie mówić za długo, bo ja za chwilę jeszcze do tego przejdę, że to była ta lepsza strona tej książki, a gorsza jest taka, że ona nie ma tezy, ale to może Jacek jeszcze w międzyczasie. Może od razu powiem, jak, co Krzysiek chciał powiedzieć naprawdę, bo Krzysiek to zrobił bardzo, bardzo delikatnie. A został tutaj zaproszony z mojej inicjatywy, przede wszystkim dlatego, że jest osobą, która tę książkę od góry do dołu zjechała. Jest pierwszą albo jedną z bardzo pierwszych osób, które ją przeczytały i był nią strasznie rozczarowany. Teraz to przedstawia w taki bardzo, bardzo uprzejmy sposób, ale ja oberwałem dużo gorzej. Okej, czyli już wiemy, dlaczego tak fajnie opowiada dużo o pszczołach? Może, że nie ma ciekawego. To jest taka delikatna forma. Przepisy są na wysokim poziomie, przepraszam, to jest o książce. A o tym, że będzie za chwilę o krytyce, to już obiecałem, ale może... Jacku, dobrze, to ja w takim razie mam pytanie dotyczące tak naprawdę twojej głównej tezy. Krzysiek zresztą nie ma, ale to w takim razie nie wiem, czy taką jedną... sążnicą, króciutką, taki sam, jak coś się znajduje. Ja też nie powiem, taką jedną złotą myśl, która by się świetnie nadawała na Twittera, żeby wyciągnąć, ale być może to nie jest taka jedna właśnie banalna, prosta teza, ale być może pewna myśl, która jest, wymaga jednak pewnego rozbudowania. Obiecałem, że nie będziemy streszczać książki, ale wydaje mi się, że jakbyś tą jedną taką myśl, którą chciałeś przemycić i którą uważasz za wartość dodaną do tego, co pisali inni na temat historii III RP, czy inaczej dokonywali narracji dotyczącej polskiej polityki, no to chyba to jest ten czas, żebyś tą główną swoją tezę czy myśl przedstawił. Ona jest bardzo banalna. Jeżeli nastawiliście się tak jak Krzysiek, że tutaj będą jakieś niesamowite odkrycia, to was rozczaruje. Ona jest banalna i się odbija w tym tytule. Jesteśmy niedokończoną wspólnotą polityczną, której początkiem była transformacja i która cały czas pewnej transformacji podlega. To się odzwierciedla w naszym systemie politycznym, w naszych instytucjach i ta droga, no, nie wiadomo, czy ona w ogóle się zakończy, ale ona jeszcze nie osiągnęła jakiegoś takiej wyraźnej cezury, od której można by powiedzieć, czy były dwie pośrednie cezury po drodze. Teraz być może dojrzewa trzecia, ale my jeszcze nie uformowaliśmy się jako dojrzała wspólnota polityczna. Wiem, że to jest teza banalna, natomiast to, co będę bronił, że w tej książce jakoś jest oryginalnym i nowym trochę wkładem, to że ja się staram pokazać, dlaczego i na czym to polega. Tak? Skąd co wpływało na przemiany naszej wspólnoty. Dzięki, Krzysiek. No to chyba czas start. Strasznie ten. Bo ja jeszcze mam poczucie taką, przepraszam. No, mów, jestem strasznie łączony z tym Easy Riderem. Wiem, że trudno tego uniknąć, ja nie wiem dla ilu osób tutaj w ogóle to jest czytelne, kto jest z Twittera, a kto nie jest z Twittera, ale ja mam taki trochę opór przeciwko temu, co Klub Jagielloński teraz zrobił, że zlewa te dwie postaci w jedno Sokolskiego i Easy Ridera. No, Easy Rider jest pewną kreacją Sokolskiego, oczywiście coś tam Sokolskiego ma, natomiast to nie jest jedna i ta sama postać. W Krakowie zapraszaliśmy Nacka Sokolskiego, więc stwierdziliśmy, żeby ludzie mieli poczucie, że dublujemy te Dobrze, to drodzy Państwo, tak już przechodząc na poważnie do tej książki. Te anegdotki, które są w tych przypisach, one mają taki bardzo, jak powiedziałem, urzekający charakter. Natomiast rzeczywiście w toku lektury poczucie rosnącej irytacji, rosnącego zmęczenia główną częścią książki. Brało się to głównie z tego, że miałem poczucie, że dobre książki powinny być napisane o historii, powinny być napisane wokół pewnej, nazwijmy to, hermeneutyki. A ja właściwie wolałbym powiedzieć wokół pewnego mitu. I mówiąc o słowie mit, od razu mam takie przekonanie, że tutaj może być duże nieporozumienie, bo sam nawet znalazłem takie zdanie u ciebie, Jacek, na jednej ze stron, 531 stronie mówisz, że mitologia jest zawsze oderwana od racjonalności. Takie zdanie tam się pojawia w kontekście mitologii jednej z partii politycznych. A ja używam słowa mit zupełnie w innym sensie, w takim, jaki zaproponował Leszek Kołakowski w słynnym eseju czy w słynnej książce Obecność mitu. I on mówi mniej więcej tyle. Historia, czyli zbiór wydarzeń bez pewnej idei, która ją porządkuje, jest bez sensu. Codziennie, w każdej sekundzie dzieje się miliardy rzeczy. Dzieją się miliardy rzeczy. I jeśli chcemy rozumieć, według jakiej logiki te rzeczy się dzieją, to musimy w sobie po prostu ustanowić pewnego rodzaju ramę interpretacyjną. I on to nazywa po prostu mitem. Ja wiem, że w dzisiejszych
języku mit ma słowo pejoratywne i tak jak Jacek to tutaj w książce przywołał, to jest przeciwieństwo racjonalności, ale z tego co mówi i Kołakowski, mit to jest tak naprawdę rama dla racjonalności, bo mit nam pozwala hierarchizować wydarzenia, dobierać je, pokazywać zależności między nimi. No więc jeżeli kogoś uwiera słowo mit, to oczywiście jest to to samo, co po prostu jakaś rama hermeneutyczna czy jakiś paradygmat. I oczywiście, że w historiozofii tak naprawdę historycy zawsze mieli jakąś mitologię. Prawda? Jak Galan o nim pisał o świętym Stanisławie, to nie podawał jego nazwiska i uważał go za zdrajcę, a potem przyszedł Kadłubek, bo mu zapłacono i okazało się, że w międzyczasie święty Stanisław jest kanonizowany i nowe państwo potrzebuje mitu świętego Stanisława, więc wtedy święty Stanisław już został zupełnie inaczej u Kadłubka opisany. Nie? Jak mamy szkołę krakowską, to oczywiście mamy tam główną tezę taką, że pierwsza RP upadła przez słabość wewnętrzną, więc piszemy całą historię pierwszej RP, żeby pokazać, jak do tej słabości systemowo dochodziliśmy, tak żeby te zabory wyjaśnić. Nie? I współcześnie o trzeciej RP dokładnie tak samo. Jedni będą pisali o tym, że dynamiką wydarzeń były służby specjalne, jakieś zakulisowe wpływy. Inni, jak profesor Piątkowski, powiedzą, że najważniejsze w trzeciej RP jest gospodarka i tak naprawdę wszystko się kręciło wokół gospodarki. No a jeszcze inni powiedzą, że tak naprawdę historia trzeciej RP to jest powrót Polski do Zachodu, Unii Europejskiej, NATO i im bardziej byliśmy podobni do Zachodu, tym lepiej, a im bardziej się od tego Zachodu oddalaliśmy, tym gorzej. Nie? Więc jakby to są zawsze jakieś ramy hermeneutyczne, które są po prostu w opowieści o historii moim zdaniem niezbędne. I irytacja moja brała się z tego, że w pewnym momencie ja się zorientowałem, że Jacek, pisząc tą książkę, nie tylko nie chce zaproponować mi jakiejś ramy hermeneutycznej, co jeszcze do tego wszystkiego, i to jest moja tutaj teza, intencjonalnie gubi tropy. A najlepiej to widać w taki sposób, że każdy rozdział zaczyna się od takiego, nie wiem jak to nazwać, jak się nazywa to, takie te cytaty, które są pewnego rodzaju mottem, tak? Więc każdy rozdział zaczyna się mottem. I jak sobie możemy się kłócić o to, czy dobór faktów jest obiektywny czy nieobiektywny, to motto, zgodzimy się, już jest totalnie subiektywne. Z milionów tekstów, które powstały, autor dobiera jeden albo dwa cytaty do danej epoki jako pewne motto do tego, co chce powiedzieć. Więc to jest totalnie subiektywny wybór autora. I ja sobie tak po prostu potem, jak zastanawiałem się nad tą irytacją, zacząłem skanować rozdział po rozdziale te motta i zobaczyłem, jaki był pomysł na tą książkę. Bo motta są dobrane w sposób bardzo klarowny. To znaczy, jeżeli w jednym miejscu pojawia się motto, czy pojawia się motto opozycjonisty, na przykład Kisielewskiego, to zaraz jest kontrowane mottem kogoś z PZPR-u. Jak w jednym kolejny rozdział rozpoczyna motto z Moczulskiego i z Macierewicza, czyli prawicy, to następny rozdział otwiera motto z Michnika i z Kuronia. Jak piszemy o prawnikach i jest motto z establishmentu profesor Łętowskiej, to oczywiście ono jest skontrowane z cytatem ze Świetlickiego, czyli poeta, który mówi niczego nas nie ma w konstytucji, czyli w imieniu ludu uderza w ten establishment. Tak? Czyli motta, i mogę to jakby, każdy kolejny rozdział potwierdza tą tezę, to znaczy, że motta są dobrane w taki sposób, żeby każdej mitologii, która jest istotna w opowiadaniu o III RP, z jednej strony nie była ani za dobrze, ani źle. Trochę można powiedzieć i diabłu, i Bogu tam ten, i świeczkę, i diabłu ogarek, ale w rzeczywistości to jest złe powiedzenie, bo tak naprawdę w tej opowieści nie ma ani bogów, ani diabła, bo wszyscy są w pewien sposób równo ujęci. Nie? Więc w tym sensie uważam, że główna myśl tej książki jest taka, opowiem wam teraz historię III RP, która zdemitologizuje albo zrelatywizuje wszystkie obowiązujące mity na temat III RP. Ja zaproponowałem Jackowi w jednej z takich naszych interakcji wokół takiego preczytania, żeby tak naprawdę zmienił tytuł, bo moim zdaniem ten tytuł jest mylący. Ta książka jest demitologią III RP. I to byłby najlepszy moim zdaniem tytuł dla tej książki. To jest też niezły tytuł, ale byłem przywiązany do tego pierwszego. Wiesz co, znaczy nie, no w ogóle doznaję takiej irytacji, jak słyszę, że ma się wzorować na Kadłubku, że najpierw ad vocem, tak i w ogóle modelem historiografii jest Gali Kadłubek, nie mamy do czego się odwołać. Nie? Historiografia nie poczyniła żadnych postępów, jeżeli chodzi o postrzeganie przeszłości. Poza tym to nie jest w ogóle historia, więc dlaczego mi narzucasz jakieś przykłady metodologii historycznych? Po trzecie, ad vocem, a Herodot jakie mity tworzy? Nie Herodot, tylko Tukidydes, jakie mity tworzy? Przepraszam bardzo, jest klasykiem realizmu politycznego i tak naprawdę cała szkoła realizmu politycznego bierze z jego paradygmatu, że ostatecznie jakby jest to gra mocarstw, przecież paradoks Tukidydesa to jest najlepszy przykład tego, że tam właściwie nie chodziło o te wydarzenia, tylko chodziło o to, żeby pokazać przez wojnę peloponeską uniwersalny kształt każdego kolejnego konfliktu, który się wydarzy w przyszłości. No to właśnie dokładnie tak o to chodziło. Tak jest odczytany, tak no, jest odczytany. No, pytanie, czy taka była intencja. Wracamy teraz do bardzo fajnego pomysłu
czyli do strukturalizmu. I mogę się bronić twierdząc, że ja tutaj daję jakiś materiał, owszem dobór jest przeze mnie wykonany i nie wątpię, interpretacja, nie do końca interpretacja, ale przez dobór przedstawionych faktów, przez to jak ja postrzegam. Jedyne co narzucam to te łańcuchy przyczyno-skutkowe, tak jak ja je widzę, co wynikało z czego. Natomiast reszta jest, jeżeli chodzi o poszukiwanie jakiejś takiej jednej matrycy interpretacyjnej, jest otwarta na czytelnika. On u mnie tej matrycy nie znajdzie, może ją znaleźć gdzieś indziej, a to czy moja książka mu pomoże zdekonstruować tę matrycę, z którą się spotka gdzieś indziej, czy pomoże mu ją przyjąć, to już w dużej mierze zależy też od niego. No i rzeczywiście ja mam taką potrzebę, żeby nie narzucać za bardzo. Ja nie mam jednej, wiesz, to jest zawsze studentom powtarzam takie zdanie, że nie ma magicznych guzików w procesach społecznych, po prostu nie ma jednej przyczyny, którą się wcisnęło i potem, czy właśnie jednej osi porządku. To czego ty tak bardzo pragniesz. I ja po prostu w to nie wierzę. Ja bym chciał rozumieć historię, tak, to prawda, to jest takie moje pragnienie. Chciałbyś nie rozumieć, ty byś chciał, żeby ona miała sens, a sens jej nadaje mit, no i to jest to. A ja uważam, że nie ma sensu, że się toczy i jest wypadkową, znaczy to, co mamy teraz, jest produktem, tak, właśnie wypadkową tych różnych rzeczy, tych procesów, które zaszły. Można próbować porządkować te procesy, uznawać, że jedne z nich miały większe znaczenie, inne mniejsze i to jest dyskusyjne i dyskusja o tym jest moim zdaniem ciekawa i oczywiście na przykład, dlaczego Platforma przegrała wybory w 2015 i czy gospodarka, czy to, że gospodarce zarło tak, a potem zarło inaczej, czy przypadek, czy przypadek. Jest prośba, żebyś mikrofon trzymał ten sposób. Zawsze chciałem mieć trzy ręce. No, więc wiesz, ja po prostu nie mam potrzeby, a nawet mam wręcz sprzeciw wobec takiej postawy, że trzeba nadawać sens rzeczywistości, bo nie jestem pewny, czy ona sens w ten sposób. Uważam, że trzeba ją zrozumieć, a żeby ją zrozumieć, trzeba szukać przyczyn i skutków i to jest to, co starałem się zrobić. No, a że to nie zaspokaja takich potrzeb, jak ta, którą tutaj zaprezentowałeś, no to jest prawda, właściwie no, ostrzegam, nie zaspokaja. No dobrze, tylko to nawet przyjrzyjmy się tej głównej tezie, którą wyartykułowałeś, tak, że są pewne zmiany społeczne, które potem wpływają na ustrój polityczny. Ale podstawowe pytanie, które się automatycznie rodzi, co tak naprawdę napędza te zmiany społeczne? Najogólniej mówiąc, to myślę, że w ogóle są sprzężenia zwrotne, prawda? Oczywiście jedno oddziałuje na drugie wzajemnie, ale najogólniej mówiąc myślę, że kolejność jest taka, że jest zmiana technologiczna, która generuje zmianę gospodarczą, zmiana gospodarcza generuje zmianę społeczną. To jest najbardziej taki uniwersalny mechanizm, który myślę, że można prześledzić gdzieś tam od początku ludzkości niemalże. Tylko, że oczywiście to, tak jak to opisuję teraz, to jest gigantyczne uproszczenie, bo to jest wszystko bardziej złożone i pełne sprzężeń zwrotnych, dlatego że zmiana społeczna generuje zmianę kulturową, ta zmiana kulturowa z kolei może wywołać zmiany technologiczne, prawda? I to jest cały czas taki ping-pong, który jednak gdzieś tam generuje stopniowo sumę drobnych zmian, która potem przechodzi w jakość. I oczywiście, ale to nie jest, jeżeli pytasz o jakąś taką metodę czy założenie underlying u źródeł mojego myślenia o polityce i o społeczeństwie, to jest właśnie to. Natomiast nie w ten sposób jest napisana ta książka, że ja staram się zidentyfikować, pokazać, o tu się tutaj wynaleziono koło i w związku z tym coś tam zaszło, no ale staram się śledzić pewien proces zmian społecznych, który oczywiście jest niesłychanie bogatą i raz szybciej, raz wolniej płynącą rzeką, więc gdzieś tam trzeba wskazać te fragmenty nurtu, które wydają się najważniejsze i ja to robię. Natomiast że co tych mod do mojego doboru cytatów, może tak wyszło, może to podświadomość. No, widzisz, odczytałeś coś, z czego autor nie zdawał sobie sprawy, ale moja intencja ta świadoma, która mi przyświecała, była przede wszystkim taka, że ja wybrałem te cytaty nieoczywiste, które, no takie dekonstrukcyjne, tak, demitologizujące, wiesz, cytat z Moczulskiego tam o postulatach dotyczących budowy społeczeństwa obywatelskiego w PRL-u, on tak naprawdę miał być zestawiony z takim obiegowym przekonaniem, że Moczulski był jakimś radykałem niesłychanym, który od lat 70. chciał, żeby Polska się wybiła na niepodległość. Gdyby tak uważał, to byłby kompletnie oderwanym od rzeczywistości człowiekiem. Jego horyzont ambicji sięgał właśnie tego, co jest precyzyjnie zawarte w cytacie, czyli w najlepszym, najbardziej sprzyjającym scenariuszu zrobić coś takiego jak Solidarność. Także Solidarność była tak naprawdę realizacją programu, który Moczulski sformułował w 76 roku. Ale jako pierwszy też rzucił hasło trzeciej RP. No tak. To było w rewolucji bez rewolucji, ale to taka dygresja. Ale on miał coś innego zupełnie na myśli. Miał
widział wizję stopniowo dojścia do jakiegoś takiego statusu Finlandii, co z kolei było mało realistyczne, bo strategiczne położenie Polski i Finlandii jest inne. No, natomiast reszta, albo reszta cytatów wydawała mi się oddawać jakiegoś ducha czasów, wiesz, tak jak cytat z Rydzyka tam w rozdziale o kryzysie postkomunizmu. Gdzie on chyba ksiądz Jankowski był, bo sprawdzałem to dzisiaj. Aha, to był Jankowski, tak. Ale to znaczy teraz przywołałem się do Rydzyka, prawa Jankowski. Tak. No więc nie miałem takiej myśli, aczkolwiek być może w podświadomości coś tkwiło, nie wykluczam, ale to właśnie jest... Ja rozumiem, że Jacek, bo tak naprawdę bo ta dyskusja ma sensu, to jest jakby jedna para kolosz, natomiast w tych mottach, o których mówił Krzysiek, mam wrażenie, że tam był zarzut dotyczący tego, że tak naprawdę być może podświadomie, być może na półświadomie, celowo zostawiałeś takie kontradyktoryjne osoby po to, żeby starać się... Żeby książki nikt nie mógł wpisać, że jest jego, że jest nasza, że jest tego czy innego mitu. Żeby pokazać, że pewne rzeczy są nieoczywiste. Zestawienie cytatu z Michnika i Kuronia, gdzie z jednej strony, chociaż nie wiem, czy on akurat był do jednego rozdziału, ale nie pamiętam, Michnik wprost jakby mówi, że tak, no właśnie nomenklatury to jest proces może nieestetyczny, ale konieczny, to jest cena za przejście tam do demokracji. I wprost mówi, że tak, właściwie bierzemy to wszystko z całym dobrodziejstwem inwentarza, tak ma być. A z drugiej strony Kuroń mówi, ubolewa nad tym, że ma taką refleksję, że budowaliśmy system, który właściwie od początku był patologiczny. Tak? I mówi to człowiek, który ten system współtworzył, tylko jakoś to potrafił dostrzec i mu to jednak przeszkadzało. Jacku, ja złapam jakiegoś konkretu. Powiedziałeś o tym, że Polacy są niedokończoną wspólnotą polityczną i wiele osób w Polsce bardzo często zadaje sobie takie pytanie, czy my jesteśmy już tak dojrzali jak Zachód, albo nie wystarczająco dojrzali, albo wystarczająco podobni, którzy te różnice interpretują na niekorzyść, niektórzy tą polską specyfikę, w polskiej specyfice znajdują jakieś szczególnie pozytywne zasoby polskości, które mają nawet przewagę nad nie wiem, Europą Zachodnią i tak dalej. Ja myślałem, żebyście do tego ustosunkowo, na ile ta niedokończoność jest jednak jakąś niedojrzałością, jest jakby czymś, co powinniśmy odbierać jakoś negatywnie, co powinno skłaniać nas do refleksji, jak doskoczyć, doszlufować, douczyć się, żeby się dokończyć? Czy być może to w ogóle nie jest ten trop? Ale ja od razu wejdę w słowo. Żeby wiedzieć, do czego się masz dokończyć, musisz wiedzieć, jaki jest wzorzec, jaki jest ideał. A jak nie stawiasz tego ideału, to jest trochę takie, wiecie, gonienie króliczka, nie? Musimy się w jakimś sensie uczynić już dojrzałą wspólnotą polityczną, ale tak naprawdę czytając tą książkę nie wiemy za bardzo, co to właściwie znaczy, nie? Neguję w ogóle stosowanie tutaj kryterium dojrzałości, bo one jest wartościujące. Jasne, to no w takim razie, jeżeli mówisz o niedokończonej wspólnocie politycznej, to pytanie jest, kto, zacznijmy od tego wątku ze Krzyśka, kto według ciebie jest dokończoną wspólnotą polityczną i czym ta nasza polska wspólnota polityczna się różni. Może sprecyzujmy, że po prostu wspólnotą, w której nie zaszły albo nie zaszły w pełni procesy, które ukształtowały wspólnoty polityczne Zachodu. Więc inną. Potocznie mówimy, że niedojrzałą, bo jednak żyjemy pewnym mitem, że właśnie Polacy w dużej mierze żyli takim mitem i polskie elity wyobrażeniem, że my do tego Zachodu zawsze należeliśmy, należymy, tylko teraz żelazna kurtyna nas od niego odcięła, no i przez to mamy tu pewne problemy, zapóźnieni jesteśmy, ale to teraz nadgonimy i tu będzie tak jak na Zachodzie. W ogóle jeżeli miałbym sformułować jakieś takie nadrzędne pragnienie elit trzeciej RP, to ono brzmiało i chyba dalej w dużej mierze brzmi, żeby tu było jak na Zachodzie. I to był taki właśnie mit modernizacyjny, stąd się wzięła ta modernizacja imitacyjna w dużej mierze, z tego przekonania, że musimy coś nadgonić. Jeżeli tam jest inaczej, to tam jest na pewno lepiej i teraz trzeba tak zrobić, żeby u nas było tak samo. I to powodowało kopiowanie różnych instytucji, czasami z lepszym, czasami z gorszym skutkiem, ale ignorowało pewną odmienność procesów historycznych. Jesteśmy trochę inni. Częściowo jesteśmy tacy, jak te wspólnoty zachodnie. Właśnie tutaj pewien problem czy paradoks, że jesteśmy bardzo podobni. Bardzo wiele procesów nas dotknęło, które tam były albo przeszły u nas również, nastąpiły, ale nie tak, albo nie w pełni. I to nas ukształtowało trochę inaczej. Krótko właśnie to podsumuję. Więc co ukształtowało tę wspólnotę polityczną, która ostatecznie przybrała formę tego, co nazywamy zachodnim państwem, demokratycznym państwem prawa? No w moim przekonaniu najpierw rewolucja antyfeudalna, obalenie feudalizmu, które się wiązało z procesem gospodarczym, oczywiście z rewolucją przemysłową, z powstaniem gospodarki kapitalistycznej. I teraz popatrzymy na Polskę. Myśmy to przeszli w dużej mierze,
ale inaczej i w dużej mierze przed zaborami. Naszą wersją rewolucji antyfeudalnej było powstanie kościuszkowskie, które nie prowadziło do obalenia feudalizmu, ustanowienia mieszczańskiej republiki czy jakiejś formy rządu, w której mieszczaństwo uzyskuje prawa polityczne, tylko prowadziło do klęski, do rozbiorów. I w trakcie tych rozbiorów przechodziliśmy proces industrializacji, nie tak zaawansowany jak w państwach przemysłowych Zachodu, ale wystarczająco zaawansowany, żeby wygenerować u nas drugie zjawisko, które legło u podstaw tej zachodniej wspólnoty politycznej, czyli konflikt pracy z kapitałem. Tak? Mieliśmy konflikt proletariatu z mieszczaństwem, ale on został na Zachodzie rozwiązany inaczej. On został na Zachodzie rozwiązany w ten sposób, że ten konflikt zagospodarowały lewica i prawica rozumiane po zachodniemu, czyli socjaldemokracja i kadencja bądź konserwatyści. Ci drudzy byli reprezentacją mieszczaństwa i jego interesów i jego kultury, a ci pierwsi byli reprezentacją proletariatu. U nas to w słabszej nieco formie, ale pojawiło się w okresie międzywojennym, natomiast zanikło po kilkunastu latach, dlatego że kataklizm II wojny światowej zlikwidował u nas w ogóle ten podział na proletariat i mieszczaństwo, zlikwidował mieszczaństwo. I powstało tu społeczeństwo zupełnie inne i od opisu tego społeczeństwa zaczyna się książka, bo to jest fundamentalna różnica między nami a Zachodem, oni czegoś takiego zupełnie nie przeszli. U nas komunizm wytworzył inne niż na Zachodzie klasy społeczne, owszem między nimi istniały też konflikty, tylko że nie mogły przerodzić się w budowę instytucji demokratycznego państwa, no bo właśnie było państwo totalitarne, oparte na zasadzie totalitarnej, które takie konflikty rozwiązywało siłowo. Ale można powiedzieć, że pewną paralelą, powiem tak, jeżeli lewicę i prawicę zachodnią stworzył konflikt proletariat-mieszczaństwo, no to naszą lewicę i prawicę, prequelem do powstania naszej lewicy i prawicy był konflikt robotnicy-nomenklatura, który znalazł wyraz w powstaniu Solidarności. I stąd definiujemy u nas do dzisiaj intuicyjnie, odruchowo lewicę jako tych, którzy jakoś tam nie potępiają komunizmu, albo są mało skłonni go potępiać, a prawicę jako tych, którzy go gromko potępiają. I to nam do dzisiaj jeszcze zostało 20 lat, no prawie 20 lat, 18 lat po wygaśnięciu podziału postkomunistycznego. I to jest ten drugi istotny proces. Trzeci bardzo istotny element, który nas różni, czy trzeci proces, który nas zupełnie nie zaszedł, to jest doświadczenie bycia wspólnotą polityczną w silnym państwie przemysłowym, w silnym, sprawnym państwie przemysłowym. I to jest coś, co myślę na Zachodzie powstało po II wojnie. Oczywiście kształtowało się już wcześniej, rodziło się stopniowo, ale taką dojrzałą formę przybrało po II wojnie światowej, kiedy te państwa zachodnie stały się niezwykle bogate, jeszcze bogatsze niż były wcześniej, ale też to bogactwo rozłożyło się dużo bardziej równomiernie, między innymi dzięki rywalizacji socjaldemokracja chadecja i powstała pewna forma identyfikacji narodowej, której my w ogóle nie znamy, identyfikacji z państwem przemysłowym poprzez kulturę, którą to państwo wytwarza, kulturę masową. A myśmy w tym czasie mieli PRL, który był państwem przemysłowym, ale zupełnie innym, bo nam nie wytwarzał przedmiotów codziennego użytku i kultury masowej, w której my się możemy odnaleźć i odnaleźć wspólnotę, a jeżeli to jakąś taką trochę pokraczną, bo co to za wspólnota oparta na tym, że jeździmy syrenką, tylko kazał nam być dumnym z państwa, które produkuje tam odpowiedniej ilości tej surówki stali i to było wszystko fikcyjne, myśmy się z tym państwem nie identyfikowali. Tak? I tu jest, jeżeli chodzi właśnie o model identyfikacji tej tożsamości, którą można by nazwać narodową, to ja tu widzę największą różnicę, ale ona się nakłada na jeszcze te różnice w procesach, tych wcześniejszych, o których mówiłem. Ze wszystkich badań wychodzi, że Francuzi, Niemcy, Anglicy nawet są dumni z państwa, a krytyczni wobec historii swojej. To jest element ich tożsamości, ich identyfikacji. A Polacy dokładnie odwrotnie. Jesteśmy dumni z historii, nie jesteśmy dumni z państwa. Nie byliśmy i dalej nie jesteśmy. No i to moim zdaniem da się wyjaśnić, to o czym mówię. I teraz, czy to powoduje, że my jesteśmy wspólnotą niedojrzałą? No, jeżeli przyjąć, że oni są dojrzali, a nam tego brakuje, to możemy to nazwać niedojrzałością. Jesteśmy po prostu inni i nie mamy tego rodzaju identyfikacji wspólnotowej, w związku z czym w ogóle nasze poczucie wspólnotowości jest słabsze, a nasze instytucje polityczne są chwiejne, bo w ogóle powstały od niedawna i budowane były dla rozwiązywania innych zupełnie konfliktów niż te instytucje, które świat zachodni budował przez ostatnie 100 lat. Gdybym cię, Jacek, od razu dopytał, jak już mam głos. Mówiłeś o wielu procesach z przeszłości i naturalnie wiadomo, przeszłość wpływa na teraźniejszość, ale przecież ta historia ostatnich 30 lat jest historią, mówię piątkowskim, historia gigantycznego sukcesu gospodarczego, być może pewnego właśnie prześladnego nawet sukcesu, to znaczy sukcesu, który Polacy w jakiś sposób nawet nie do końca czują, nie do końca afirmują, bardzo wiele jest jakby dalej pewnego narzekania, mimo że przecież liczby wskazują, że w ostatnich 30 latach na świecie niewiele krajów się tak szybko rozwijało jak Polska. I pytanie jest moje takie bardziej bieżące, z czego wynika to, że ten okres PRL-u, który ty tu wspominasz jako istotny czynnik w
świadomości społecznej, szczególnie młodszego pokolenia, praktycznie nie istniejące. To jest jakby tak bardzo odległa historia jak druga RP, czy nawet dalsze okresy. Twoim zdaniem odcisnął się właśnie dużo mocniej na tym sposobie, w jakim my patrzymy na tę wspólnotę polityczną i relacje z państwem, niż te ostatnie 30 lat i na tych ostatnich 30 latach nie jesteśmy w stanie tej dumy z tego państwa, które jednak w 1989 roku było na podobnym poziomie jak Ukraina, a dzisiaj przecież bardzo niedużo trzeba, żebyśmy porównali sobie, jak daleko my jesteśmy w porównaniu do krajów, które za naszą miedzą. Nie? Jakby z czego wynika to, że ta jednak duma, o której ty mówisz, że jest czymś takim spajającym społeczeństwa zachodnie, u nas się nie pojawiła, mimo że obiektywne czynniki do tego... Ale ja wejdę w słowo. Z takich książek. Odpowiedź na to brzmi z takich książek, ale to potem rozwinę. Spróbuj się umówić do lekarza z NFZ-u. To będziesz wiedział, czemu nie czują Polacy dumy z państwa. Tak odpowiadając krótko ad vocem, no ale oczywiście widzę kilka czynników. To znaczy tak, ten topos identyfikacji z państwem perelowskim przetrwał, mimo że nikt już PRL-u nie pamięta z młodego pokolenia, bo ta forma, PRL wytwarzał formę identyfikacji, bardzo o to dbał, chciał, żeby ludzie się identyfikowali z tym państwem, próbował się legitymizować, no ale ta legitymizacja była ułomna. Tak? To państwo, ludzie godzili się w nim żyć, bo nie było alternatywy, ale wcale się im to państwo nie podobało i to życie w nim się nie podobało, więc mieli tę identyfikację słabą i taką wewnętrznie sprzeczną trochę. Muszę to akceptować, muszę tu żyć, jednocześnie tego nie lubię. To była w szczególności postawa inteligencji, ale nie tylko. I to nam zostało w III RP. Przecież my III RP traktujemy generalnie bardzo podobnie. To jest takie państwo, że no muszę tu żyć, więc żyję, ale takie fajne to ono nie jest, prawda? Generalnie wolałbym, żeby było jakieś inne. A dlaczego ten topos się utrzymuje identyfikacyjny? No między innymi dlatego, że to państwo no, wzrostu bogactwa pozostało słabe. Jego instytucje są słabe. Dlaczego to też tam zatrącam w kilku miejscach w książce. I to bogactwo, myślę, po pierwsze jeszcze jest go dużo, dużo za mało. Dopiero gdzieś teraz osiągamy jakąś taką, jest kwestia tego, jaka jest ta masa krytyczna bogactwa, sprawczości państwa i rozłożenia tego bogactwa. Bo ono się rozkładało długo, te owoce transformacji, bardzo nierówno, co w oczywisty sposób wpływało na słabą identyfikację z tym państwem, tych wszystkich, którzy byli przez transformację pokrzywdzeni. Zresztą w ten sposób można odczytać też tak naprawdę rewolucję 2015 roku, prawda? Mencen obiecywał niedawno, że on chce stoliki wywracać i tak dalej, ale kto naprawdę wywrócił stolik? Jarosław Kaczyński wywrócił stolik w 2015 roku i pokazał, że on może zdemolować instytucje, które wytworzyła III RP i może to zrobić nie tracąc wyborców, mało tego zyskując wyborców, bo oni się z tą III RP, która istniała przed 2015 rokiem, w ogóle bardzo słabo identyfikowali. Nie chodzili na wybory, połowa z nich, połowa Polaków nie chodziła na wybory i wcale nie postrzegali tych instytucji jako ważnych, zwłaszcza tych instytucji, które miały zapewniać praworządność, wręcz traktowali to jako jakąś wielką hipokryzję. Przecież ten topos bardzo wykorzystany przez Prawo i Sprawiedliwość, że to nie jest prawdziwa praworządność, to jest fikcyjna praworządność, to jest praworządność tylko dla silnych, no był bardzo silnie obecny w społeczeństwie i też nie wziął się bez powodu, nie wziął się znikąd. Dobra, Krzysiek. Dlaczego z takich książek? Jak czytacie tą, nawet popatrzycie sobie na spis treści, to zobaczycie, że ten spis treści jest taki właśnie naród realnego socjalizmu, agonia lewiatana, czytam tytuły rozdziałów Republika mafiozów i inteligentów, Państwo prawników, gdzie tam jest o walce z toga i maczeta czy coś takiego, zmierzch postkomunizmu, koniec świata liberałów, ostatni rewolucjonista III RP, kaczyzm na wirażu. Takie są tytuły rozdziałów, nie? I co jest w podsumowaniu? Przez ten czas, który opisałem tutaj na 600 stronach, Polska weszła do grupy 20 najbogatszych krajów na świecie. I właściwie to teraz możemy, jak mówi Friedman, grać o status średniego mocarstwa czy mocarstwa średniej wielkości. Rozumiecie? 600 stron mówienia o tym, jak to prawnicy z politykami się naparzają, jak to wszystko zaraz idzie do piachu, albo świat Kaczyńskiego, albo świat liberałów i tak dalej, i tak dalej. I puenta jest taka, że jesteśmy właśnie 20. gospodarką na świecie i możemy właściwie zacząć myśleć o tym, że będziemy mieli status jak Turcja lokalnego mocarstwa. To jest właśnie to, o czym ja mówiłem na samym początku, tak? Że coś tu się po prostu nie zgadza, nie? Coś tu się nie zgadza. I nie zgadza się to, że to jest po prostu opowieść politologa i prawnika, z bardzo ciekawymi obserwacjami socjologa prawa, z prześnioną rewolucją nieseksualną, bo o seksualnej piszesz, ale z prześnioną rewolucją gospodarczą. Ja w ogóle teraz jak słucham ciebie, to sobie myślę, kurczę, super, żebyś taką książkę napisał, gdzie właśnie technologia i gospodarka
napędzają społeczeństwo, a potem dopiero z tego wyrastają zmiany polityczne. Bo dlaczego jesteśmy tą 20. gospodarką czy państwem na świecie? No właśnie dlatego, że mamy taką, a nie inną gospodarkę. A tutaj ta gospodarka pojawia się tylko w kontekście kapitalizmu politycznego, ewentualnie skoku na OFE, bo z jednej strony było to potrzebne dla finansów publicznych, ale z drugiej strony platformie spadło. Nie? Jakby to jest typowe myślenie politologa o gospodarce. Jak powiedziałeś o tym Piątkowskim, on się tu pojawia w jednym z rozdziałów jako przypis, ale tak naprawdę to pokazuje jakiś nasz problem, bo ja teraz mówię z perspektywy też politologa, że po prostu my nie mamy dobrego myślenia o polityce gospodarczej, o gospodarce. Nie widzimy tych zależności. Więc tak naprawdę cały czas jesteśmy uczeni w takim paradygmacie pod tytułem, jak to kolejna instytucja, kolejna, tu wybory, tu przegrali, tu to, tu tamto, a ta gospodarka jest gdzieś obok, ona sobie żyje osobnym życiem, nie jest wpisana w tą historię III RP i nagle wychodzą nam takie dziwne puenty pod tytułem, no 600 stron diagnozy słabości państwa i 20 państwo na świecie. Nie? I to jest to, o czym ja myślę, że gdyby usiąść do pisania teraz drugiego tomu i spróbować jednak pomyśleć w takich kategoriach, że tutaj jednak to, co powiedziałeś przed momentem, technologia, gospodarka i ona determinują zmiany społeczne i to determinuje politykę, to byłaby zupełnie inna historia. Byłaby zupełnie inny mit. Byłby zupełnie inny mit. I byłoby, czyli ta rama hermeneutyczna, tak jak ja to mówię, i to po prostu byłaby zupełnie inna opowieść i wtedy moim zdaniem dużo więcej by z niej wynikało. Jakby to dlatego ta pierwsza uwaga. I teraz, żeby jeszcze tutaj nie być tak tylko w roli takiego powiedzmy krytyka i osoby, która łatwo tam wrzuca kamyczki do czyjegoś ogródka, ja sobie też zadam to pytanie, jaka jest moja mitologia w ogóle myślenia historycznego? I doszedłem do wniosku, że w moim myśleniu dwie najważniejsze osoby, które ukształtowały moje myślenie o historii, to jest Ludwik Krzywicki i Hegel. I zaraz wytłumaczę, dlaczego jeden i drugi. Ludwik Krzywicki, pewnie już zapomniany, socjolog, tutaj Uniwersytet Warszawski, ważna postać przełomu XIX i XX wieku, i który był właśnie socjologiem, który zadał sobie to pytanie, które ja zadałem Jackowi 20 minut temu. Jak to jest, że dokonują się zmiany społeczne? Jak to jest, że społeczeństwa zmieniają swoje sposoby zachowania i wartości? I dokładnie doszedł do takiego wniosku, że jak on to ładnie nazywał takim językiem, bo to był w ogóle pierwszy tłumacz Marksa i Engelsa na język polski, że zmieniają się materialno-wytwórczy charakter rzeczywistości tej ekonomicznej. Czyli on tak naprawdę powiedział, to praca jest pierwszym miejscem, który potem zmienia społeczeństwo i z tej zmiany społecznej wynika zmiana polityczna i zmiana prawna. No i tu można pokazywać, tutaj zacząłeś o tych feudalnych rzeczach, o tych proletariacie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest bardzo ciekawe, ponieważ jak sobie popatrzymy na historię III RP, to zobaczymy, że dokładnie kryterium pracy, to jest bardzo ciekawe kryterium, które pokazuje sukces samoobrony, dokładnie skorelowany z 20% bezrobociem, tak? I spadek samoobrony, bo rozładowało się przez emigrację problem bezrobocia. I po środkach unijnych. Tak? Jak zobaczymy sobie lata 90. i zobaczymy sobie Wybierzmy przyszłość Kwaśniewskiego, no to nie było tylko i wyłącznie opowieść o historii, to była opowieść o znajdziemy swoje miejsce jako nomenklatura, a potem, też o tym fajnie piszesz, ta nomenklatura przegrała ze względu na co? Na to, że po prostu nie potrafiła wygrać z globalnym zachodnim kapitałem, tak? Nie dlatego SLD przegrało. Wpuścił tutaj Jerzy Buzek. No oczywiście. Natomiast nie dlatego SLD przegrało, bo nagle miało sobą partię, tylko dlatego, że nomenklatura, która przez moment, kapitalizm polityczny, przez moment był ich siłą, nie potrafili z powodów kulturowych utrzymać tych przedsiębiorstw i nagle okazało się, że im są słabsi z roku na rok, stracili bazę ekonomiczną i dlatego zeszli do takiego poziomu, jaki ma dzisiaj Lewica. Nie? I podobnie w przypadku Platformy, to nie chodziło tylko o OFE, tylko tu chodziło o pewną obietnicę modernizacyjną, którą masz rację, ona przyszła trochę później i dlatego tak naprawdę nie doczekali tego 2015 roku. Nie? Natomiast to wszystko ma swoje podglebie w pracy i dokładnie prześniona dzisiaj przez powiedzmy Kaczyńskiego czy PiS prowincja, to jest niezrozumienie tego, co przez ostatnie 8 lat wydarzyło się przede wszystkim w wymiarze pracy, w wymiarze ekonomicznym, w wymiarze jakości życia po prostu na prowincji i cały czas mówiono do prowincji wyobrażonej z 2010 roku, a nie do realnej prowincji z 2023 roku z jej jakością życia. Pamiętam taki wątek na Twitterze, jak pojechałem w pewnym momencie do Zawiercia i to Zawiercie było wtedy przez Okrasków traktowane jako taki synonim przegranej Polski, prawda, ziemia tam Jałowa to było zatytułowane i tak dalej. Ja tam wyszedłem z tego pociągu, przyjechałem sobie z Warszawy Pendolino, zobaczyłem, że w środku Zawiercia jest strefa kibica, bo to były jakieś Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy. Ludzie pili piwo jurajskie, product placement. Po prostu bardzo dużo ludzi, których znałem z Zagłębia czy z Sosnowca czy ze Śląska przeprowadziło się tam, bo niedaleko Jura Krakowsko-Częstochowska. Bardzo zielone miejsce do życia.
I okazało się, że to zawiercie w ogóle jest zupełnie inne niż w tym wyobrażeniu obywatela, nie? I takich po prostu miejsc, takich prowincji, z bardzo fajnym w ogóle gastronomią, nagle się okazało, że jest kilka bardzo fajnych knajp w Zawierciu, w których można zjeść naprawdę i wchodzisz i dostajesz prosecco. Nie spodziewasz się, że w bistro barze w Zawierciu pierwsze co zobaczysz, czy to, co dostaniesz, bo akurat były tam 7 urodziny tego bistro i dostawałeś prosecco na wejściu. Nie? To pokazuje, jak bardzo się zmieniła po prostu polska prowincja i to tak naprawdę zmienia politykę. Nie? Więc ta historia, gdyby była opisywana z tej perspektywy, to ta puenta, że jesteśmy 20. gospodarką świata, nie byłaby tak zaskakująca, jak po tym wszystkim, co przeczytaliśmy przez te 600 stron, ale też to byłaby pewna rama, która by to wyjaśniała. Więc to jest Krzywicki. Krzywicki powiedział na przełomie XIX i XX wieku to, że dzień w dzień ludzie, próbując pracować coraz bardziej efektywnie, dokonuje się pewien postęp, tak jak powiedziałeś, technologiczno-gospodarczy i on narasta w sposób niewidzialny. Ale w pewnym momencie narasta już tak bardzo, że jakaś grupa nagle uzyskuje zupełnie inny status ekonomiczny, ale prawo jest z tego starego świata. Więc ta grupa zaczyna mówić, okej, musimy wyartykułować teraz konieczność politycznej zmiany i wtedy rodzi się lider i tu wchodzi Hegel, którego wspomniałem. Tak? Bo to nie jest tak, że te zmiany się dokonują same. To jest tak, że musi być jakiś lider, który wyłapuje, aha, teraz są rzemieślnicy jako nowa grupa w Europie i oni teraz będą mieli prawo mieszczańskie kosztem ziemiaństwa. I musi stanąć ktoś na czele tego mieszczaństwa rodzącego się i wyartykułować to w drodze albo rewolucji, albo politycznej zmiany ewolucyjnej, ale to on jest tak naprawdę tym, który artykułuje interes jakiejś bardzo określonej grupy. I co mówi Hegel? Bo Hegel akurat bardziej mówił o wolności, to tam o tym duchu czasów. Natomiast ja sobie tego Hegla trochę tak sprowadzam do, powiedzmy, takiej materialnej trochę interpretacji, nie? Ale bardziej chodzi mi o tą rolę jednostki, że ta jednostka tak naprawdę, jej siła nie bierze się z niej samej, charyzma jest oczywiście bardzo ważna, ale z tego, że umie nazwać interesy jakiejś konkretnej grupy, które nie są reprezentowane w obecnym systemie politycznym. I on wychodzi na tą scenę dziejów, walczy o to i jak udaje mu się przewalczyć interesy danej grupy, to Hegel bardzo fajnie o tym mówi, jego rola jest wykonana i trafia na śmietnik historii. I dokładnie w ten sposób jakby ja patrzę na historię III RP, tak? Czyli z jednej strony są powolne zmiany społeczne, które się dokonują, jakieś przetasowania co do interesów ekonomicznych, a potem przychodzi lider, który mówi, Kwaśniewski, będę bronił teraz nomenklatury, wygrywa w 95, wygrywa w 2000, ale w 2005 i później robiąc lit, już przegrywa i teraz już jest memem, nie? Spadł, jakby odszedł do, na śmietnik historii, można było powiedzieć. Nie? Wcześniej Wałęsa w latach 80. artykułuje jakiś interes, który ty dobrze opisujesz tutaj, solidarności versus nomenklatury, ale potem w latach 90. totalnie się gubi, odchodzi i też jest memem. Nie? I dokładnie tak samo jest jakby potem z kolejnymi politykami. Czyli jakby to jest taka bardzo ciekawa moim zdaniem jakby perspektywa, w której to nie jest tak, że jednostka jest w stanie wbrew duchowi dziejów zmienić świat, czyli musi bazować na pewnych realnie istniejących, obiektywnych zmianach interesów ekonomicznych, ale potem tak naprawdę to one się same nie odbywają, one się same nie zmieniają. Musi być ktoś, kto jest liderem, kto jest ucieleśnieniem tej zmiany i on na chwilę zdobywa władzę na jakiś czas, dokonuje pewnych zmian, korekty w prawie i potem odchodzi. I to też jest ciekawe, że tak jak tutaj bardzo jest mało o gospodarce, tak naprawdę ty też dezawuujesz rolę tych liderów, nie? Że ci liderzy są w pewien sposób tak trochę przez siebie przywoływani, no tu Tusk, tu Michnik, tu to tamto, ale tak naprawdę jakby nie wiem, może przez to, że starasz się zachować do wszystkich taki równy dystans, trochę oni są takimi przypadkowymi graczami w kości, ten ma szczęście, ten nie ma szczęścia. Jak wytłumaczymy, dlaczego Tusk przegrał, to tylko kończę. Dlaczego Tusk przegrał? Bo nie miał szczęścia. Dlaczego Kaczyński wygrał? Bo miał szczęście. Nie? To są dosłowne cytaty z tej książki. Nie? To więc, prawda. Więc jakby to trochę potem jest tak, że jakby nie mając mitologii, wprowadzamy mitologię pod tytułem jest ktoś, kto rzuca w kości i tylko te kości się liczą. Więc jakby kończąc jakby tą myśl, żeby to jakby wyartykułować, pierwsza była o tym, że brak tego mitu, a druga jest o tym, że fajnie byłoby napisać rzeczywiście historię III RP, która nie byłaby ekonomiczną historią, bo mi też nie chodzi o Piątkowskiego, taka historia jest, tylko taka, która by pokazywała te zależności właśnie od ekonomii, technologii przez społeczeństwo na polityce, kończąc, bo wtedy to byłaby komplementarna wizja i moim zdaniem to właśnie te nowe grupy, które mają nowe interesy, gdzie masz polityka, który artykułuje te interesy, to jest ta realna zmiana polityczna, którą warto byłoby tak opisać. Jeszcze daję ci się odnieść, tylko przekonwertowałbym ten zarzut Krzyśka na pytanie, czy ty faktycznie chciałeś powiedzieć, że ta gospodarka, o której ty pisałeś w książce, ona jest faktycznie mocniej obecna w tych wcześniejszych dekadach, bo przywołujesz tą rewolucję antyfeudalną, która inaczej w Polsce wyglądała i tak dalej, czyli masz takie, czy świadomie podczyniasz takie założenia, że te procesy gospodarcze silnie oddziaływały na naszą
tożsamość w tych latach odleglejszych, ale historia III RP to jest historia zupełnie innych sprężyn, które działały na sprawę polityczną. Czy faktycznie jest tak, że gospodarka sobie, a polityka, instytucje jakby sobie, dlatego tej gospodarki za dużo w tej książce nie ma? Ja myślę, że po prostu to z dłuższej perspektywy dopiero się widzi wyraźniej, dlatego łatwiej jest mówić o tym, jaki wpływ miała gospodarka na politykę 150 lat temu, niż jaki miała 10 lat temu. Natomiast po kolei, odnosząc się do tego, co powiedział Krzysiek, ja bym chciał zacząć od tego grania w kości, bo to rzeczywiście znowu odczytałeś może moją podświadomość, ale moja ulubiona scena z Czerego Preczeta to jest właśnie tam, jak bogowie grają, tylko oni nie grają w kości, czy jakąś planszową grę, no w każdym razie, tak, planszową, że przesuwają figurki po szachownicy czy po planszy, odpowiednikami tych figurek są ludzie żyjący na świecie dysku, tylko że problem polega na tym, że bogowie oszukują w tej grze. No więc tak, takie myślenie trochę mi jest bliskie, nie ukrywam. Natomiast tak, Krzyśku, po pierwsze stawiając zarzut, że w mojej książce za mało o gospodarce, przy okazji zrelacjonować te fragmenty, gdzie akurat tam, gdzie ten wpływ gospodarki na politykę dostrzegam, tego starałem się pokazać, tak jak przy upadku, w ogóle powstaniu kapitalizmu politycznego, upadku kapitalizmu politycznego, kryzysie finansowym 2008 roku, no i właśnie tej prześnionej rewolucji kaczyzmu, bo tam go widziałem, tak? A co do reszty, to tak jak powiedziałem tutaj, odpowiadając na pytanie Pawła, to się źle widzi z bliska, to znaczy te procesy zwykle po jakimś czasie dopiero ten ich wpływ można ocenić i to też wynika z tego, że procesy gospodarcze kulminują, one muszą osiągnąć jakąś masę krytyczną i to, że polska prowincja się zmieniła, zobaczyliśmy tak naprawdę w tych wyborach, zobaczyliśmy to wyraźnie. Ja to przeczuwałem od kilku lat i głosiłem, ale niestety tylko na Twitterze, więc moje proroctwa tutaj nie bardzo mogę się na nie powoływać. Ale to też dojrzewało i jeszcze jest jedno, jeżeli myślimy o zmianach kulturowych wywołanych zmianami gospodarczymi, one dopiero jak pewną kulminację osiągnie, punkt kulminacyjny osiągnie zmiana gospodarcza, to za tym dopiero uruchamiają się zmiany kulturowe, znaczy ludzie sobie muszą to jeszcze uświadomić. I ja myślę, że to, co było najważniejsze w tej prześnionej rewolucji kaczyzmu, czyli tym upodmiotowieniu prowincji i to, gdzie kaczyzm jakby się przeliczył, czemu te wybory nie zadziałały, pewne mechanizmy podczas tych wyborów, tak jak powinny były zdaniem spin doktorów PiS-u zadziałać. Dlatego, że ci upodmiotowieni, czy w każdym razie wzbogaceni mieszkańcy prowincji, oni kulturowo zaczęli się czuć kimś innym dopiero teraz. Dopiero teraz zaczęli aspirować do tego, poczuli, że nie są gorsi od wielkomiejskiej klasy średniej. Oni mimo, że 5 lat temu, nawet 7 lat temu, to duża część z nich żyła znacznie lepiej niż tak zwana wielkomiejska klasa średnia, zwłaszcza te jej dolne przedziały. Zawsze powtarzam, że chłoporobotnik, który jeździ na budowy w Austrii zarabiać i ma własny dom i tam kilka hektarów pola, które się sobie wieczorami obrobi traktorem i ma w ten sposób w ogóle zabezpieczenie egzystencjalne i własny dom, przecież on jest nieporównywalnie lepiej sytuowany materialnie niż człowiek, który pracuje w korporacji, tam zarabia kilka, niech będzie, że kilkanaście tysięcy i tkwi po uszy w kredyt, które musiał zaciągnąć, żeby sobie kupić w sumie mały samochód i w sumie małe mieszkanie. I ma duże koszty stałe związane z aspiracjami dzieci edukacyjnymi i tak dalej. Dokładnie. Potem okazuje się, że nic mu nie oferuje. A on sobie tam pójdzie do pani doktor tej, u której myśmy byli i ona mu wyjdzie tak. Z domu. I dokładnie tak. I szkoła podobnie. Tylko, że to jeszcze do niedawna on się czuł gorszy. On się czuł wobec tego miastowego gorszy, miał wobec niego kompleks i uważał, że ten miastowy jest od niego mądrzejszy i w ogóle on mu dopiętnie dorasta, a teraz do niego dotarło, że wcale nie jest gorszy, że jest nawet lepszy. I to się skulminowało dopiero w tych wyborach. Jedno tylko szybkie ad vocem, bo ja przywołałem te trzy przykłady, które nie dotykają jednak tego, o co mi przede wszystkim chodziło, tak? Bo zarówno OFE, jak i kapitalizm polityczny a la Jan Kulczyk, jak i kwestia, tam nie wiem do końca co miałeś na myśli z tym prześnionym czy tam kaczyzmem na wirażu, ale to jest właśnie myślenie w kategoriach, że o co chodzi w gospodarce, o to jak politycy zaczynają się tą gospodarką zajmować, nie? A mi chodzi po prostu o historię pracy ludzi, taką codziennej pracy w latach 90., w latach 2000, w latach 2010 i teraz, nie? Jakby to po prostu jest doświadczenie, że jakbyśmy sobie pomyśleli tak nawet najbardziej, dlaczego ten Krzywicki jest dla mnie tak inspirujący, bo on po prostu patrzy w sposób bardzo realistyczny na człowieka. Jeżeli większość naszego czasu spędzamy w pracy, to potem to, w jaki sposób funkcjonujemy społecznie, to jest w dużej mierze zdeterminowane tym, co przez te 8 czy nawet 10 godzin nad godzinami robimy. Jeżeli pracujemy dla międzynarodowych korporacji, to jest zupełnie innego rodzaju doświadczenie, takie po prostu życiowe, zupełnie innego rodzaju horyzonty, niż jak pracujemy dla polskiego kapitału.
Jak pracujemy fizycznie, to to jest zupełnie inne doświadczenie niż jak pracujemy intelektualnie. Jak teraz pracujemy intelektualnie, ale czujemy, że nas AI zżera, to to jest zupełnie inne doświadczenie niż jeszcze 5 lat temu. I to wszystko jest po prostu czymś, co się odkłada w głowach ludzi i to kształtuje społeczeństwo. Nie? Jakby o takiej pracy mówiłem. Nie? Jakby, czyli to nie chodzi o to, że po prostu za mało jest wykresów PKB. Nie? No okej, można wrzucić 2 tabelki i będzie zaliczone. Nie? Tu bardziej chodzi o to, że jak ktoś opowiada historię polityczną, to jakby nie uwzględnia tego, że ci ludzie zupełnie inną mieli sytuację na rynku pracy w latach 90., zupełnie w 2000., zupełnie później. I potem to wszystko zaczyna tak funkcjonować na zasadzie, no przyszedł Leber, tutaj prawda, miał popularność, ale potem ta popularność spadła. Nie? Brakuje jakiegoś bardzo istotnego elementu, z czego ten Leber się brał i z czego się potem brało jego odejście na śmietnik historii, nie? A brał się właśnie z tego doświadczenia tych ludzi, że po prostu inaczej głosujesz, jak masz, jesteś po 3 latach na zasiłku, a inaczej głosujesz, jak jesteś po 3 latach bardzo dobrej pracy i twoja firma się rozwija i właśnie dostałeś podwyżkę, nie? To są zupełnie inne doświadczenia twoje egzystencjalne i one się przekładają na to, jak żyjesz i jak głosujesz, nie? Jasne. Jacku, ja bym chciał zapytać się też o taką kwestię, która dotyczy jakoś bieżącej polityki, tak żebyśmy nie uciekali w takie bardzo metatkorejone, tylko żebyśmy też tym tak dron tak ku ziemi skierowali. Żebyśmy coś ciekawego powiedzieli. Nie, ciekawy cały czas, ale żeby miał takie też zakotwiczone w takich pytaniach, które ludzie sobie na co dzień zadają. Ja chciałem zapytać się o proces polaryzacji, bo tam też dotykasz tego wątku. I ja chciałem się zapytać, jak to jest, że ten proces polaryzacji, który jest w Polsce wyjątkowo silny, on gra jakby z tą twoją tezą o tej niedokończonej wspólnocie politycznej. Czy to jest tak, że to jest jakaś właśnie funkcja tej tezy, to, że jesteśmy niedokończeni, jak się dokończymy, będziemy mieć większą identyfikację z państwem, napięcia będą jakoś mniejsze, czy to może jakby zupełnie wynika z innych przyczyn, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj wiele Polaków sobie zadaje, dlaczego jest tak, że dopiero bardzo mocny konflikt polityczny jest w stanie skłonić ludzi do tego, żeby frekwencja w Polsce była na takim poziomie jak ostatnio. Więc pytanie, czy na czym ta polska specyfika tego konfliktu politycznego polega? No, nie ma żadnej szczególnej specyfiki. Przechodzimy tutaj, i to w bardzo łagodnej formie, proces, przez który przechodziła większość społeczeństw zachodnich, bo właśnie instytucje polityczne, skuteczne, trwałe, buduje się w celu zinstytucjonalizowania konfliktów, które są wrośnięte w społeczeństwo i te konflikty albo to społeczeństwo rozerwą, albo uda się je zagospodarować, ucywilizować, budując instytucje, które stworzą arenę, na której ten konflikt może odbywać w cywilizowany sposób. Których instytucji, Jacku, nie mamy, które pomagają rozładować? To nie chodzi o to, żeby wskazać konkretnie, że tu Sejm, to chodzi też bardziej o to, jak one działają, tak? Jak się tworzy konsensus polityczny, jaki jest poziom kompromisu, to też są instytucje nieformalne. My jesteśmy społeczeństwem, to co nas jeszcze różni od społeczeństw zachodu między innymi, że myśmy nie przeszli takiego fundamentalnego doświadczenia dla dużej części społeczeństw zachodnich, jakim była wojna domowa. My to właśnie teraz, ja postrzegam polaryzację jako w ogóle korzystne zjawisko, bo my tutaj przechodzimy w takiej bardzo łagodnej formie erzac wojny domowej, która jest doświadczeniem koniecznym, żeby powstała dojrzała wspólnota polityczna. I mamy szczęście, że przechodzimy to w ten sposób, bardzo właśnie łagodny, obrzucamy się tylko wyzwiskami w mediach społecznościowych i nic gorszego ponadto nie robimy. Podczas tacy Anglicy to się wyżynali, Francuzi mieli rewolucję i Niemcy, no, w różnych tam wariantach, poczynając od wojen religijnych, jeszcze wojny 30-letniej. To były takie fundamentalne doświadczenia historyczne, które myślę, że wykształciły taki pewien kod kulturowy też w elitach politycznych, w ogóle, że kompromis jest wartością. No u nas na razie nie jest. A ten kod kulturowy zaczął się tworzyć też pod wpływem rodzącej się stopnia świadomości, że ta wojna, nawet krwawa, nie, to nie o to chodzi, że to kosz będzie, tylko chodzi, że do niczego nie prowadzi. Ostatecznie nie jesteś w stanie tego przeciwnika zabić. Straty mogą być ogromne. To jest to, co właśnie dokładnie PiS Platforma próbowała zrobić, że wreszcie go tak zapędzę do narożnika, że już nigdy nie wstanie. Tak? I ciągle jest ta nadzieja, że już mi się udało. Platforma miała nadzieję, że pisowcy wymrą jak dinozaury, powstawały raporty, jak to młodzi już nigdy nie będą głosowali na prawicę i tak dalej. Potem przed 2015 rok okazało się inaczej, ale PiS przecież też żył w jakimś takim złudzeniu. Teraz to nasza jest prowincja, myśmy Polaków uruchomiliśmy proces narodzin polskości i ta polskość będzie nas głosowała i tu ząb znowu nie wyszło. Prawda? Więc te próby zamordowania tego przeciwnika politycznego albo w tych wojnach domowych historycznych zupełnie dosłowne próby, albo u nas takie trochę metaforyczne, są skazane na niepowodzenie, ale to dociera do stron konfliktu no dopiero po długim czasie. One muszą się tym konfliktem wyczerpać. One właśnie teraz się wyczerpały, jest fajny moment.
dlatego że wynik tych wyborów pokazuje, że nikt nie wyszedł tutaj zwycięsko tak naprawdę, prawda? Platforma też nie do końca jest zadowolona ze swojego rezultatu. PiS dostał pszczyczka w nos, obydwie formacje są bardzo silne, a jednocześnie końca tej wojny bratobójczej nie widać. I bardzo dobrze, że ona się rozgrywa tylko w takich formach. Więc to jest jakby jedno tutaj, a po drugie to od razu chciałem nawiązać, bo myśmy też o to przeczytali się na YouTubie ostatnio, więc może przywołam to, bo to wydaje mi się, że może być interesujące. Te formy tutaj wokół tej polaryzacji stworzyły się dwie formy identyfikacji w ogóle takiej tożsamościowej, czy wręcz próba sformułowania trochę odmiennych wzorców tożsamości narodowej i dosyć zabawne wydaje mi się to, że one są tak naprawdę dwiema stronami tej samej monety i są efektem tej nieprzejścia tego braku doświadczenia życia w silnym państwie epoki przemysłowej, bo tak naprawdę zwolennicy PiS-u i ta taka suwerennościowa narracja i budowanie silnej tożsamości polskiej już wręcz teraz w okresie schyłkowych rządów PiS-u tak odgórnie, prawda, w oparciu o ten mit romantyczny, to jest ciągle tęsknota za silnym państwem, prawda? Tylko też ten mit jest rekonstruowany, przebudowany w ten sposób, że my to silne państwo tu musimy zbudować, ale chcemy to zrobić metodami romantycznymi. A z kolei odrzucenie tego państwa i tęsknota za federalizacją, za byciem Unijczykiem, za rozpuszczeniem się w czymś większym, to jest w gruncie rzeczy też tęsknota za silnym państwem, tylko to jest szukanie tego silnego państwa gdzie indziej. To jest brak wiary, że można je zbudować tutaj, w związku z czym może dołączmy do czegoś, co już jest silne i tam będziemy mogli znaleźć oparcie, tam będziemy mogli wreszcie się czuć u siebie, bo tu się u siebie z tym kiepskim państwem nie czujemy. No i tu docieramy do tego, wiesz, puenty. Myśmy doszli z tą 20. gospodarką świata, którą będziemy przez chwilę, bo za chwilę już nie będziemy, bo nas uprzedzą inne gospodarki, nawiasem mówiąc, więc to tak fajnie brzmi, ale nie sądzę, żeby było trwałą pozycją. Jednak znaleźliśmy się w takim punkcie, w którym to nasze państwo dostało materialne podstawy do tego, żeby zacząć się stawać silne i sprawcze. Może będzie próbować. Jak będzie próbować, to wtedy to bardzo ciekawie wpłynie na tę polaryzację, bo się okaże, że być może Unijczycy nie muszą szukać za granicą czegoś, czym się mogą identyfikować, może dostaną tu, jeżeli komuś się uda coś takiego zbudować. I w tym sensie ewentualnie bardzo ciekawe będą rządy Platformy pod tym względem. Zobaczmy, co ona zrobi z państwem, bo może się okazać równie kontrskuteczna, jak postkomuniści prywatyzując i wpuszczając tu kapitał zachodni, prawda, podkopali podstawy własnej egzystencji, bo to ostatecznie zniszczyło kapitalizm polityczny, na którym się opiera. A jeżeli by Platforma jednak jakiś program modernizacyjny i wzmacniania państwa realizowała, to może się okazać, że właśnie mimo woli daje swoim wyborcom alternatywę wobec tożsamości unijnej. Jasne, można tutaj dopowiedzieć, że tak naprawdę też Prawo i Sprawiedliwość w pewnym sensie przegrało, tak jak powiedziałeś, bo zaspokoiło pewne aspiracje ludzi, którzy w 2015 roku głosowali, a później się okazało, że nie ma tej opowieści, też nie ma tej drugiej części opowieści, która byłaby już skuteczna i odżywaliśmy kotleta, który dla wielu ludzi nie był strawny. Pytanie w takim razie, czy ty kupujesz tą koncepcję tego erzacu, znaczy ta polaryzacja jako tak naprawdę sposób rozładowania pewnych napięć społecznych, tak czytam Jacek swoją tezę, które w przeszłości przechodziły społeczeństwa zachodnie. My nie przechodziliśmy, bo byliśmy, rozumiem, w jakiejś zamrażarce z powodów, nie wiem, czy zaborów, czy innych jakby procesów i dzisiaj tak naprawdę to odtwarzamy. Nie wiem, czy Jacek, zdajesz sprawę, że bardzo podobną tezę też Rafał Ziemkiewicz stawiał, który w swojej książce jednej, który mówi o tym, że konflikt klasowy, który był bardzo mocny na zachodzie, u nas był zamrożony, dlatego że nagle na agendzie stanęła tak zwana sprawa narodowa, która spowodowała, że konflikty klasowe były odłożone na przyszłość i dzisiaj tak naprawdę w jakimś wariancie my ten konflikt klasowy dzisiaj kontynuujemy. Znaczy, tak, chociaż on nie był zamrożony, dlatego że akurat społeczeństwo doby zaborów tam schyłkowej było na dużej części ziem polskich społeczeństwem przemysłowym w jakiejś części. Ten konflikt pracy z kapitałem był i tutaj nie, powiedzmy, nasza lewica PPS, ta lewica dążąca do niepodległości Polski po prostu przyjęła program taki, że spełnienie postulatów robotniczych i równościowych będzie możliwe tylko we własnym państwie i dlatego odrzuciła komunizm. Tak, ale przez to też jakby te wątki klasowe były właśnie odłożone na przyszłość, dopiero w momencie, w którym będziemy własną niepodległość, a tą niepodległością cieszyliśmy się na tyle rzadko, że nie zdążyliśmy. No tak, no i w tym sensie to już nie zdążyło dojrzeć. Tak, dokładnie tak. Krzysiek? Absolutnie się nie zgadzam z tą tezą. I jeszcze tutaj Jacek tak nam ciekawie mówi erzac. Ta książka się kończy tym, że mamy właśnie, jesteśmy w apogeum wojny religijnej. Ja rozumiem, że jest pisana w kontekście tuż przed wyborami, gdzie emocji było dużo i tak dalej, ale to były wybory, które skończyły się sukcesem
grupy, która powiedziała, grupy ludzi, która powiedziała żaden z powyższych. Bo sukces trzeciej drogi to nie był sukces trzeciej drogi, tylko był sukces ludzi, którzy powiedzieli ani PiS, ani PO, nie? Żaden z powyższych. Więc jeżeli te wybory wygrywa ta grupa, to znaczy, że nie mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju eskalacją wojny religijnej, tylko właśnie dokładnie z przeciwieństwem. Ludzie są tym zmęczeni i zagłosowali za tymi, którzy powiedzieli nie to, ani nie tamto. Nie? No hola, hola, 1,5 miliona ludzi. No dobrze, ale tylko... Reszta nie. No nie wiem, czy reszta nie. Nie wiem, czy reszta nie, bo to też nie jest powiedziane, że ci, którzy głosowali na Tuska, głosowali na niego w takim modelu kodowskim, że tak powiem. Nie? To wcale nie jest tak, że wszyscy wyborcy Tuska byli w tym paradygmacie wojny religijnej. Więc ja się z tą tezą nie zgadzam. Moim zdaniem nie ma dzisiaj też żadnego tak naprawdę mocnego sporu religijnego w Polsce. My dzisiaj mamy do czynienia z bardzo szybko postępującą zobojętnieniem na sprawy religijne. To znaczy jest jeszcze jakiegoś rodzaju tam może wydarzenia w Dąbrowie Górniczej oburzają jeszcze jakąś tam bańkę, ale już po sytuacji, która miała miejsce z filmem Sekielskich, to jakby już część ludzi jakoś w kościele próbuje jeszcze być, część już od tego kościoła odeszło, ale ani jedni, ani drudzy nie czuję, że mają jakąś dzisiaj wielką ochotę, żeby wychodzić na ulicę i palić krzyże albo o te krzyże walczyć. Taką mamy dzisiaj sytuację, tak? Znaczy, ja to tak odbieram i w badaniach, i w emocjach. Nie widzę dzisiaj podglebia do tego, żeby była realna wojna religijna w Polsce. Czy to dobrze, czy źle, nie oceniam? Ja nie mówiłem o wojnie religijnej. No ale to jest, to jak tam dokładnie to brzmi, że mamy tutaj do czynienia? Nie, ja mówię, że polaryzacja jest tylko odpowiednikiem, że może spełnić tę funkcję, którą kilkaset lat wcześniej na Zachodzie spełniły, tak, wojny religijne, wojny domowe. Dobra, ale ja to... Jeśli moja paralela do wojen religijnych miała być trafna, to obawiam się, że przed nami jeszcze okres kryzysu, w toku którego obaj główni gracze przejść musieliby znaczące przemiany swojej tożsamości i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj ewidentnie, i to jest puenta tej książki, jest założenie, że ten konflikt będzie narastał. Moim zdaniem, i to znowu jest też, nie zgadzam się na dwóch poziomach, bo nie zgadzam się też z tym, że jakoś na Zachodzie już to jest za nami i już oni wiedzą, żeby się nie zabijać, no nie? No przepraszam, co się dzieje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych? Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest dokładnie największy kryzys taki, którym po prostu impeachment, który miał być czymś absolutnie wyjątkowym, jest traktowany jako normalne narzędzie. Jaki dzisiaj mamy pomysł na udoburchanie części republikanów? A to może impeachment na Bidena. Proszę bardzo, ile razy? Raz, dwa czy trzy, nie? A to wcześniej może raz, może dwa dla Trumpa, nie? No jakby to jest dzisiaj poziom emocji tam, tak? Znaczy 9 bardzo radykalnych speakerów, znaczy członków jest w stanie odwołać speakera tylko dlatego, że się nie zgadza z tym, że nie ma powrotu do wydatków sprzed COVID-u. To pokazuje, że tak naprawdę wszystkie partie polityczne prowadzą ze sobą wojnę już nie między sobą na śmierć i życie, tylko tak naprawdę jest podział w ramach tych dużych partii politycznych. Nie ma dzisiaj już jednej partii republikańskiej, tak nie ma jednej partii demokratycznej. To jest jeszcze jakiegoś rodzaju taki brand, natomiast te podziały idą tam bardzo, bardzo głęboko. I tak samo można przejść przez kraj po kraju i pokazać, że tak naprawdę dzisiaj nastrój na polaryzację wewnętrzną w Polsce mam wrażenie, że ciągle jesteśmy naprawdę, nie mamy takiego poziomu eskalacji jak tam. Nie? Więc nie zgadzam się po prostu, nie zgadzam się na tych dwóch poziomach. Natomiast jest jeszcze ciekawa rzecz, która tutaj powraca, to chyba w wywiadzie jednym powiedział Jacek, że PiS przegrał dlatego, że nie zrozumiał tej zmiany społecznej, która zaszła na prowincji. Nie? Tylko jakoś do tej historii nie pasuje mi coś takiego jak Polski Ład. Pewnie już zapomniany. Ale w połowie tej kadencji, wychodząc z pandemii, został ogłoszony przez premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego wspólnie na tych filmikach, nie wiem czy pamiętacie, projekt, który miał być modernizacyjną, aspiracyjną opowieścią dla prowincji. No więc dzisiaj mówić 2 lata po zatopieniu Polskiego Ładu, że PiS nie rozumiał w połowie drugiej kadencji, że się tak bardzo zmienił jego elektorat, to jest nie dostrzegać tego, że doskonale to rozumiał, i adresował jakiś projekt dla tego elektoratu, dla opowieści modernizacyjnej właśnie dla prowincji. Wyjście poza tylko tą opowieść przegrani i zwycięzcy transformacji. Może i teraz cały, pytanie, cały PiS może to rozumiał. No właśnie, teraz pytanie jest, porażka Polskiego Ładu, przeanalizowanie porażki Polskiego Ładu pokazuje, że tak naprawdę nie kwestią było to, że ktoś nie rozumiał, gdzie jest dzisiaj, gdzie są nastroje, co się działo, tylko tego, że już nie byli w stanie, jak to się ładnie mówi, był point of no return, tak? Że nie byli w stanie już jakby z różnych powodów, tutaj trzeba byłoby dokonać jakiejś głębszej analizy, ale z różnych powodów tak naprawdę już to
nie można było uruchomić tego programu i ten program już tak naprawdę nie mógł społecznie mieć takiej nośności jak na przykład 500+. Nie? I to jest ciekawe, nie? Że to nie jest tak, że ktoś nie rozumiał, nie było tej dobrej diagnozy. Tylko była diagnoza, ale ta partia nie była w stanie już uzyskać wiarygodności do tego elektoratu w takiej opowieści, jakim Polski Ład miał adresować. Nie? W sposób realizacji akurat tego projektu pewnie odpowiedział przynajmniej na część tej wątpliwości. Ale to jest pytanie, dlaczego Polski Ład został tak źle wprowadzony, żeby nie powiedzieć mocniej? Nie, no pewnie tutaj technokratyczne problemy. Nie, dlaczego technokratyczne? To były bardzo konkretne polityczne spięcia, nie? I to jest właśnie rzecz, której też nie jest nieopowiedziana i potem można łatwo w takich, prawda, dyskusjach publicystycznych powiedzieć, no zabrakło świadomości zmiany społecznej. Nie, nie zabrakło. Świadomość zmiany społecznej była bardzo, bardzo duża, tylko z jakichś powodów, politycznych powodów, nie udało się dokonać upgrade'u narracji politycznej. Nie? Ja myślę, że tutaj akurat dyskutujemy za Portugalię, ale akurat w kontekście chyba tej tezy, to wydaje mi się, że początek wprowadzania tego, szczególnie aspektu podatkowego Polski Ład, coś więcej niż podatki, ale myślę, że to fatalne wprowadzenie, które szybko musiało być znowelizowane, po prostu temat był rozłożony na początku, po prostu procesem legislacyjnym, tego było po prostu coś zmieniać. Ale słuchajcie, przed procesem legislacyjnym jest proces politycznego uzgadniania w ramach Zjednoczonej Prawicy. I przeanalizowanie tego, jak wyglądał polityczny proces uzgadniania Polskiego Ładu w ramach Zjednoczonej Prawicy, dałoby odpowiedź na to pytanie. Okej. Okay. Właśnie Krzyśku, a to ja bym chciał tu adwokatem, bo to jest coś, czego w mojej książce zabrakło, ja tego nie napisałem, bo uważałem, że mam zbyt powierzchowne też informacje i jest za wcześnie trochę, żeby to opisywać, nie mając danych z pierwszej ręki, ale tu siedzi przed nami człowiek, który może je mieć, bo wydaje mi się, że dość istotnym zjawiskiem w tym późnym PiS-ie był konflikt między grupami, które ja bym roboczo nazwał modernizatorzy i antymoderniści. I że to zaważyło też na Polskim Ładzie. No. Dobrze, to ja bym chciał... To musimy porozmawiać po spotkaniu. Jedno moje pytanie już na sam koniec, a później przejdziemy na salę, bo obiecałem, że oczywiście też jakieś pytania zbierzemy. Jacek, ty kreślisz taki podział, który twoim zdaniem będzie najistotniejszy. Nie wiem, czy jedyny, ale... Nie wiem, ale kluczowy podział na suwerenistów i unistów. Ja nie odczytuję tego sporu jako czegoś nowego, bo ja uważam, że ten podział tak naprawdę wokół tego... tej osi był w Polsce obecny od dawna. Być może na kanwie zmian, które się teraz wydarzą w Unii Europejskiej, on tutaj dostanie jeszcze dodatkowego tlenu. Natomiast pytanie, czy możesz wyjaśnić, dlaczego ten podział uważasz, że jakoś szczególnie poświęciłeś mu, że tak powiem, kawałek miejsca i dlaczego, no właśnie, odrzuciłeś alternatywne osie, które są też bardzo popularne? Jego moim zdaniem jakoś wyraźnie widać, on jest elementem tej polaryzacji, bo po tych dwóch wcześniejszych podziałach, podziale społeczeństwa, tak zwanym podziale postkomunistycznym, czyli podziale na tych, którzy domagali się jakiegoś rozliczenia albo przynajmniej symbolicznego potępienia PRL-u i tych, których pamięć o PRL-u była neutralna albo pozytywna, i potem był podział na beneficjentów i malkontentów transformacji, czyli tych, którzy uważali, że skorzystali na transformacji, tych, którzy uważali, że na niej stracili. Nie wyłania, ten podział ostatni, ten na beneficjentów, malkontentów się wypalił właśnie wraz z rządami PiS-u, bo malkontenci zostali dowartościowani i przestało ich interesować rozliczanie transformacji czy naprawianie transformacji. A trzeci podział kolejny, jakiś, który można by się spodziewać, że się wyłonił, tak się rodzi dość powoli i do końca jeszcze nie wiadomo, jaką postać przybierze, w każdym razie ja nie wiem, ale wydaje mi się, że ten rys tożsamościowy się staje dość wyraźny i on jest związany z tą polaryzacją, no i z tym, co powiedziałem wcześniej, tak, jakby, że to są dwie formy, tak, to się może przerodzić, czy to się przeradza w takie dwie odmienne formy identyfikacji narodowej wręcz, gdzie Unijczycy chcą czegoś innego zupełnie niż ci, których ja nazywam romantykami, bo uważam, że to jednak z ducha jest romantyczne, ta wizja suwerennościowa PiS-u. No i po prostu widzę to jest, tak, i jednak ludzie, nie wszyscy, tak, ale w jakiejś dużej mierze się wokół tego agregują emocje polityczne. Okej, ale czy Jacek, czy ten podział, który zaproponowałeś, on polega na tym, że w gruncie rzeczy Unijczycy po prostu nie wierzą w potencjał polskiego państwa, nie wierzą, że my po prostu jesteśmy w stanie tutaj zbudować, nie wiem, taki zakres usług publicznych, że to państwo nas realnie wspierało, dlatego lokują swoje nadzieje w czymś większym niż państwo, czyli w instytucjach unijnych. W innym państwie. W innym państwie, dokładnie. A rozumiem, że ci romantycy po prostu wierzą w potencjał polskiego państwa, więc to jest kwestia, rozumiem, kto jak bardzo wierzy w potencjał polskiego państwa. A ja nie wiem, państwa, tak? nie wiem, czy romantycy, co do Unijczyków zgoda, co do romantyków nie wiem, czy oni tak wierzą w potencjał polskiego państwa,
czy oni po prostu są tak intuicyjnie, instynktownie przywiązani do tych toposów polskiej kultury i nie chcą ich oddać. Uważają, że je stracą, jeżeli zaczną się rozpuszczać w czymś innym. No to jest trochę, przypomina mi sytuację, wiesz, z Galicji, z Imperium Habsburskiego w drugiej połowie XIX wieku. No tutaj też dużo było takich, którzy uważali, że my w tej monarchii Habsburgów się przecież bardzo dobrze odnajdujemy. Tak? No może byłoby jeszcze lepiej, gdybyśmy mieli taki status jak Węgrzy, ale nie mamy, ale mamy premiera, prawda? Mamy autonomię i przy tobie najjaśniejszy. Do dzisiaj w krakowskich knajpach Franciszek Józef wisi na ścianach, co dla mnie zawsze było wielkim szokiem kulturowym. Czy to nie była ówczesna wersja, wiesz, Unijczyków? No właśnie większy konstrukt, wielonarodowy konstrukt, w którym masz znacznie większe prawa polityczne niż miałbyś gdziekolwiek indziej, mieszkając na ziemiach polskich. Versus co? Versus szaleńcy, ten wariat Piłsudski, prawda, który chce jakieś rewolucje robić i burzyć to wszystko. Ja tutaj bym nawet nie stał znaku zapytania, bo w bardzo ciekawej książce świętej pamięci już profesora Parucha, która była takim, ostatnia książka dotycząca podsumowania polityki zagranicznej PiSu. On wcześniej pisał serię artykułów, a to była jego duża książka wydana kilka lat temu. On stawiał taką tezę, że właśnie program Prawa i Sprawiedliwości pozwalał sobie na szerszą refleksję niż tylko dotyczącą polityki zagranicznej. Program Prawa i Sprawiedliwości jest tak naprawdę właśnie kontynuacją w ogóle pewnego paradygmatu niepodległościowego, w którym dokładnie, tak jak ty to zarysowałeś, jest tam opisane. Także myślę, że profesor, który nie był tylko akademikiem, ale też czynnym politykiem PiSu i dość istotnym, myślę, że akurat wyczuwał tą linię narracyjną. No bo Paweł, jeszcze raz to powiem trochę inaczej. Znaczy, ta część problemu naszego tożsamościowego, to co ja postrzegam jako problem, polega też na tym, że my się w ogóle nie umiemy identyfikować z państwem, bo żeśmy tego państwa nie mieli. My się umiemy identyfikować z tęsknotą za państwem i to jest istota mitu romantycznego. Że tęsknisz za państwem, że je chcesz mieć, że trzeba ponieść ofiary, żeby je mieć, a jak je już masz, to trochę nie wiesz, co z tym zrobić. Krzysiek, czy ty się odnajdujesz w tym takim głównym podziale, który ja sobie zarysował właśnie, suwerenność versus Unia, i czy ty uważasz, że to będzie główność politycznego podziału w sytuacji, myślę, że czas... malkontenci transformacji już przestają malkontencić? Myślę, że czas na dyskusję. Natomiast ja na koniec, skoro zacząłem od benefisu, to przepraszam, mogę potem się jeszcze do tego odnieść, ale chciałbym też skończyć tak trochę benefisowo, bo Jacek powiedział, że nie chce rozmawiać o tym Easy Riderze. A ja myślę, że jednak na koniec, skoro on nie chce, to ja chętnie po ten temat podrzucę, bo dla mnie to było zawsze ciekawe, jak tak obserwowałem Easy Ridera, bo nie wiem, czy wiecie w ogóle, mam nadzieję, że tak, kiwajcie głowami, znacie Easy Ridera z Twittera, wiecie, o co chodzi, tak, tak jest. A, pan nie wie. Jacek ma taki profil, który nie jest pod jego imieniem i nazwiskiem, tylko jest z motocyklistą i z hasłem Easy Rider i przez lata, znaczy lata ile to trwało? Ile lat byłeś w konspiracji? Pandemii tam. No, z 3 lata rozwijał konsekwentnie profil, który nikt nie wiedział, kto za nim stoi. A równolegle, dodajmy, miał też swój profil. A równolegle do tego dla zmyłki miał swój profil. Dla mnie to było tak fascynujące obserwować, dlaczego człowiek poświęca tyle uwagi i czasu na robienie czegoś, co nie idzie na jego konto w jakimś sensie. Tak? Nie robi tego jako Jacek Sokłowski, tylko robi to jako awatar internetowy. I doszedłem do takiego wniosku, że to jest pewnego rodzaju postawa, którą też w tej książce odnajduję i też w tym unikaniu jakiejkolwiek mitologii odnajduję. Mianowicie jest to taka postawa, którą za Kołakowskim nazwałbym stańczykowską. Bo Kołakowski napisał inny mit, inny esej, już o obecności mitu mówiłem, ale też drugi bardzo, bardzo ciekawy w tym kontekście, Kapłan i błazen. I on powiedział coś takiego, że intelektualiści europejscy dzielą się na dwie kategorie. Tych, którzy bronią jakiegoś absolutu, to są ci kapłani, i ci, którzy krytykują, ironizują, zadają trudne pytania, są nie do opowiedzenia do żadnej ze religii czy ze znawców żadnego absolutu, i to są ci, on nazywa błaznowie, ja wolę powiedzieć stańczyk, bo błazen ma bardzo pejoratywne określenie. Nie? Czyli jest taka formuła inteligenta, który siedzi na dworze, trochę nie wiadomo, czy mówi do końca serio, czy nie serio, trochę ironizuje, ale właściwie czasem jak strzeli, to prosto w serce, nie? Także władca nie wie, co powiedzieć, bo to jest jedyny człowiek, który ma monopol na mówienie prawdy, nie do końca wiadomo, czy wprost, czy ironicznie, nie? I to jest jakby dla mnie taka trochę puenta też tej postawy, bo to jest taka postawa nie do zakwalifikowania. Zrobić wszystko, żeby nie być zakwalifikowanym, żeby nie opowiedzieć się po żadnej ze stron, żeby żadna mitologia nie mogła mnie do siebie gdzieś tam przypisać.
i żeby ktoś, kto śledzi mnie jako Easy Ridera, właściwie nie wiedział dokładnie, kto się za tym kryje. Nie? To jest taka postawa Stańczyka. I ja zastanawiałem się nad tym, idąc tutaj, czy właściwie, jaką ja mam do tego stosunek, i myślę, że mam dwojaki stosunek. Z jednej strony jest to rzeczywiście rzecz potrzebna, w takim sensie jak szczepionka, czy jak jakiś antidotum. Tak? Mamy opowiedziany świat, wiemy, że jak wejdziemy na profil tego tam Tomasza Lisa, to wiemy, co usłyszymy, wiemy, jak na Cezarego Gmyza, to wiemy, co usłyszymy, no i więc idziemy do Easy Ridera, żeby nie wiedzieć, co tam będzie, nie? Zawsze nas czymś zaskoczy. I to jest na pewno bardzo pobudzające intelektualnie, to jest rzecz, która jest jak odtrutka w takim świecie, w którym jest po prostu, jeżeli jest nim za dużo takiego właśnie politycznego opowiedzenia, no to taki ktoś, kto jest takim Stańczykiem, robi fajny taki, powiedzmy, wentyl bezpieczeństwa. Nie? A zarazem mam wrażenie, że w tym jest taka postawa, bo ty teraz dużo mówisz o tym takim, że my tak chcielibyśmy takiego państwa, żeby się tak jakby tam z nim utożsamić i tak dalej, a to jest tak naprawdę taka cały czas postawa także dystansu do tego, do wszystkiego, co wokół. Nie? Że tak naprawdę taka postawa Stańczyka jest trochę taką postawą, której no, nie opowiem się po żadnej ze stron, to wtedy nie wezmę za nic odpowiedzialność tak naprawdę. Nie? To właściwie w jakimś sensie nie opowiem wam w tej wizji, jak ja bym chciał, żeby ten transnaród się formułował, tylko wam tak dam różne interpretacje, wybierzcie sobie. Nie? Więc tak naprawdę to jest taka postawa, którą ja teraz w tym świecie startupowym przyglądam się też temu językowi, który tam do mnie trafia, i tam jest takie fajne określenie skin in the game. Że jakby pytanie jest, czy founderzy startupów mają skin in the game, czy go nie mają. Czy to są ludzie, którzy poświęcają coś, własną reputację, żeby wejść i zrobić jakiś projekt, czy trochę tam jeszcze pracując w jakimś innym miejscu, prawda, na boku sobie coś robią, ale trochę tak naprawdę nie mają tego skin in the game. I to jest moim zdaniem takie ciekawe pytanie w ogóle do polskich intelektualistów. Czy w Polsce nie ma za dużo takiej postawy stańczykowskiej pod tytułem super, jestem rozkminiaczem, ale właściwie się od wszystkiego zdystansuję? A za mało jest takiego podejścia pod tytułem skin in the game. Powiem wam naprawdę i położę za to swoją głowę, i jak się uda, to będzie sukces, jak się nie uda, to ja wezmę za to współodpowiedzialność. Nie? Więc tak naprawdę to jest taka ambiwalencja pod tytułem z jednej strony wentyl bezpieczeństwa, z drugiej strony chciałbym, żeby było więcej skin in the game, i zachęcam cię, Jacek, że kolejna książka była bardziej, wiesz, o tym, jak sobie życzysz, żeby się Polska zmieniała, a mniej takiego lawirowania między różnymi mitologiami. Bardzo ładnie podsumowałeś, dziękuję. O co ci chodzi w tej krytyce książki? Istotę tych rozwiązań. No tak, no, Stańczyki mocarstwa nie budują, ani w ogóle nie budują, natomiast kiedyś... Mocarstwa potrzebują intelektualistów, którzy są technokratami, którzy robią think tanki, które im pomagają, żeby się modernizować, którzy robią polityki publiczne, tak? Znaczy dokładnie, imperia potrzebują intelektualistów, którzy nie są zdystansowani, którzy wchodzą i robią, a nie takich, którzy są zawsze, mogą powiedzieć, no nie udało się, mówiłem wam, że się nie uda, nie? Naprawdę, mogę na swoją obronę powiedzieć tylko tyle, że tymi toposami. Dokładnie, jak czytałem twoją analizę inteligencji w PRL-u, która cały czas gra z władzą, trochę nie może powiedzieć do końca, co myśli, ale trochę jest zawsze w jakiejś tam zależności, to miałem wrażenie, okej, rozumiem to, skąd to się bierze.